Jest to dopiero kraj rozwijający się, podobnie jak państwa trzeciego świata, nie dający rady nadrobić zaległości cywilizacyjnych. Kulą u nogi są tam oczywiście złogi po sowietyzmie, autorytarne rządy, centralistyczna gospodarka, zamordyzm, totalitarna mentalność itd. Moskwa, mimo że podbrzękuje szabelką, nie może obyć się bez szerokiej współpracy ekonomicznej z Zachodem. Współpracy, która w reakcji na okupację Krymu została drastycznie okrojona. Dlatego, jak sądzę, głównym celem Kremla jest teraz uwolnienie się od sankcji ekonomicznych. Zaś przepychanki wokół Ukrainy to tylko wstępna zagrywka. W takim razie można byłoby podjąć wyzwanie proponując reżimowi Putina próbne zniesienie sankcji na innej arenie, a mianowicie w upadłej Syrii. Dzięki temu zarobiłby ciężkie miliardy na odbudowie zniszczeń wojennych. W zamian mógłby pomóc w usunięciu stamtąd Irańczyków. A byłby to też niezły sprawdzian, czy można się z nim dogadać, na przykład w Europie.